Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvisy, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale wraz z Agent X-em. Siemano, niech Agent żyje Ameryka! USA, mój drogi byczku, USA. No i moi kochani, w tym odcinku jest serio bardzo zaświrowane wezwanie, ponieważ uznałem, że okej, chyba każdy o tym wie, że sposoby najlepsze, aby zdobyć netherite w Minecrafcie, to jest A. Wziąć TNT, ponieważ TNT jest najlepsze, jeśli chodzi o szukanie. Opcja B, wziąć łóżka, więc moi drodzy, jak sobie pomyśleliśmy z Agentixem, okej, potrzebujemy tego serio sporo, ponieważ planujemy zrobić serio masakryczny zapas zbroi na wojnę, nie? Mamy ją obecnie, jeśli nie mylę, 3 albo 4 stary, więc trzeba to serio zdobyć, moi drodzy, koniecznie. Jeszcze teraz z Agentixem tutaj przy okazji, jak już tu jesteśmy, to sobie ogarniemy jeszcze jakieś pewnie speedy, moi drodzy, książki u tych piglinów. Ale uwaga, uwaga, moi drodzy, troszeczkę. Wzięliśmy tutaj tylko po TNT, to jest uwaga, uwaga, 1/3 naszego całego TNT, więc to jest serio dla nas bardzo dużo, moi drodzy, ponieważ to jest, uznajmy, serio nie mało. No i po prostu w tym odcinku, moi drodzy, naszym celem byłoby to, aby tak po prostu, bez żadnej beki po prostu, wziąć te TNT, ustawimy je w rządku. Jedno TNT, przerwa na dwa i TNT, nie? Oj, to będzie długi ustawimy, rządek, moi drodzy, aż tak, czyli to będzie długie na prawie 300, jakby sobie rozumiesz to? Rozumiesz, kurde. I zobaczymy, moi drodzy, ile w tym odcinku tego zdobędziemy, więc serio, teraz, w tym momencie, moi drodzy, subskrybujcie kanał, bo jest to serio bardzo ważne, nowe odcinki codziennie i teraz po prostu pamiętam, moi drodzy, że bez suba normalnie nie ma widza, więc subskrybujcie kanał, kochani, a my lecimy z naprawdę, według mnie, bardzo hard challenge, więc teraz, stary, czekaj, w tym momencie muszę wykopać tunel na 3 staki czy na 2 staki, jak myślisz? Chyba na 3, nie? To lecimy. Czekaj, no ja myślę, że na 3 to jest minimum. Okej, bo ja bym to po prostu, wiesz, ustawił na 3 staki. Na 3 staki, no to 3 razy 3 musisz jeszcze w ogóle. Czemu 3 razy 3? W sensie 3 razy 2, bo no. Na dwie kratki, co nie? No to ja, stary, właśnie wiem. Czyli 6. O! Dobra, stary, wiesz, to obecnie to po prostu omijamy. Zaraz po prostu omijamy, stary, jakoś. Potem będzie nieco. Tak, potem będziemy sobie eksplorować. Ale warto, stary, aż tak rozumiesz to? Weź tam w ogóle kopanie łopaty. Ale moi drodzy, uznajmy. No, kop! Agent kop! No, poczekaj, muszę ją zekiłować. Moi drodzy, moim celem byłoby to ogólnie, ponieważ uznajemy, to jest oczywiste, że jak będziemy mieli po prostu tyle TNT, to będziemy tyle tego, że normalnie po prostu jaja będą. O! W ogóle. Znowu lewa, Oj, znowu lewa, ja to po prostu lewam, nie? No, o, cześć kolego, ale ej, serio, no raz, stary, kop to, weź to po prostu kop, halo, kop to, bo ja zaraz nie mam łopaty, stary, jakby sam zauważ, że to jest właśnie Ameryka, kiedy to jest Ameryka, więc kop, byczku, lecimy, ej, serio, stary, kiedy tak kanał? Ci szło? No, chociażby na odcinku parę dni temu na Elviso Games, stary. Więc moi drodzy, jak tego nie subujecie, to subujcie kanał Elviso Games, co jest obecnie najlepszy kanał w Polsce. Więc tam jest też tu bardzo ważne, jest po prostu maską, żeby ten kanał subować. Ale lecimy dalej sobie w tym kierunku, już moi drodzy, lecimy po prostu już tutaj bez żadnej... Co się stało, Elviso? Bez żadnej beczki lecimy teraz sobie tędy. Okej, okay, dobra. Jakby czekaj. Wow. To jest z pół staka kratek? Nie, stary, to jest około stacka, myślę, wiesz? Dobra, myślę, że możemy w tym miejscu już to TNT chyba ustawić, nie? Ale po prostu, stary, powiem ci, że mam teraz takie jednak lekkie niedowierzanie po prostu, wiesz? Okej, teraz po prostu, wiesz co, stary, ten cały tunel wypełnimy, a jak nam to jeszcze zostanie, to potem po prostu użyjemy. Więc dawaj, stary, tak to teraz zróbmy, ale naprawdę, jakby ja chciałem zrobić taki odcinek, że my tego szukamy za pomocą TNT, a nie kopiąc się, stary, jakby naprawdę... To... Przecież gdybyśmy ej, stary, tak mieli normalnie, ej, stary, to byśmy lecieli tylko, prosto. Stary, wiesz co, to mi wygląda tak samo jak na live u mnie na kanale około 2 miesięcy temu, nie? Nie, ten był 4 miesiące temu. Jak był mój drodzy wspólny live z agentem, jak kopaliśmy z gliszcza, nie? I chyba stary, w nasze dwa live'y wykopaliśmy tylko aż 2 staki, nie? To było świetne, no, ale to były tylko, wiesz, 4 kill-offy, tam nawet nie było TNT, sorry. Więc tyle, moi drodzy, w tym odcinku według mnie będzie ultra grubo, mamy tylko TNT jeszcze 40, więc tyle, według mnie będziemy po prostu bawili świetnie, zabawać się przednia. Więc lecimy z tym, moi kochani, grubo jest, no i jest grubo, bo to jest Ameryka, moi drodzy, więc niech żyje Ameryka. To bądźcie na odcinku do końca, bo jak chyba każdy widzi, to będzie bardzo ciekawy odcinek, no bo... Oj, tych pradawnych z gliszczy będzie ogromna ilość. Znaczy, uznajmy, stary, to jest po prostu, według mnie, to jest niemożliwe, aby przy pomocy aż taka TNT było tego mało, okej? Okay? Naprawdę, ja, stary, zakładam, że będzie tego co najmniej 16, okej? Okay? Naprawdę, stary, co najmniej. Nie mam, stary, pojęcia, ale to jest taka, wiesz, moja w ogóle najmniejsza liczba, jaką zakładam, nie? Ponieważ stary, to jest tyle TNT, ile się nie było nigdy. Mój rekord, stary, ile ustawiałem w jednym rządku, to było 12 TNT, nie? Rozumiesz? O kurde, ja w ogóle chyba nie kopałem za pomocą. A wtedy TNT chyba zdobyłem szósteczkę, nie? To teraz ile będzie, stary, przy tym, nie? Mam teraz TNT jeszcze 17, więc jeszcze po prostu, wiesz, ewentualnie, jak już to skończymy i tą całą naszą, stary, próżnię wyeksplorujemy, to sobie to po prostu użyjemy, więc czemu już nie, stary, więc agent, po pierwsze, mój drogi, bardzo ważna dla ciebie sprawa, kolego. No, jak? Mam takie pytanko, czy followujesz na Instagramie Elvisu Podłogo Oficjal? Co? Obserwujesz mój Instagram Elvisu Podłogo Oficjal?
Ja znam lepszy Instagram niż Elvis Official, ja ci jaki? Naprawdę mogę powiedzieć jaki. Agentix przez 2x pisane. Frajer. A w ogóle teraz też koniecznie się followujcie na Instagramie Elvis Podoga Official, tam macie oczywiście moje zdjęcia, relacje ogólnie, mega polecam serio, follow na Instagramie, to jest po prostu konieczność, gościu, konieczna, więc followujcie Elvis Podoga Official i Agentix, a ja stary powiem ci, że wiesz co, co kreśliwo w ogóle sobie teraz wywalę, ponieważ mam łuk na flame'a. Okej, sorry, ale wiesz co, wpierw sobie zrobię jeszcze. Te wszystkie temeczki, które mam, które teraz po prostu sobie wyrzucę, te niepotrzebne, typu właśnie Netherrack, parę kwarcu, tin sobie zachowam, gold też sobie zachowam jednak. No w ogóle teraz sobie jakoś jeszcze wyrzucę, po co mi jest marchewka. Okej, stary, teraz słuchaj tego, to ogólnie może być bardzo niebezpieczny wybuch, więc jestem tego zwolennikiem, że chodź. Teraz się po prostu jakoś teraz tutaj oddalimy i odpalimy sobie ja sobie tutaj stanę kratkę przed tym, tylko wezmę tarczę amerykańską. Nie stary, nie, bo TNT w ciebie wystrzeli i cię zabije w ogóle i tutaj tarcza nie da, ponieważ tarcza nie chroni przez TNT. Ale teraz, chodź nie koło ma mnie. Opcji. No powiedziałem ja to do ciebie, no chodź koło mnie, nie wkurzaj mnie, chodź koło mnie. Ameryka i ja zabuduję teraz Blackstone'em, który jest antywybuchowy, jeśli nie mylę. Tak, znaczy no, po prostu jest mnie wybuchowy, więc stawaj stary, co teraz na sam koniec i Ameryka mnie obroni. Okej, teraz cyki, teraz cyk, więc stary. Boję się, ale wiesz czego się nie boję? Efektów. Tego. Dobra, lecimy, let's make America great again, alright. Dobra, alright. Tarcza szybko, dobra, okej, tarcza, okej. Okej, okay. Widzę tam już nawet tutaj ruda, stary, nawet już widzę, że ruda! Dobra, gościu, grubo z tym lecimy, grubo tu lecimy! Naprawdę grubo lecimy! Dobra, dalej trzeba odpalać, dobra, dalej odpalamy, stary, dalej odpalamy! What? Cześć, gliszcza! Cześć, gliszcza, dobra! Ale dalej. Jest 4! Tu jeszcze jest stary po boczku, to jest czwórka? Czwórka! O kurde, stary, czwórka, naprawdę czwórka. Ale tu jest grubo, przecież tu stary bił prawie stack TNT, rozumiesz tu? Tu bił prawie stack TNT, stary! Rozumiesz to? Jesteśmy bogaci, Agentix! Bogaci, to jeszcze nie, nawet nie jest koniec! To nawet nie jest koniec! Co tu się stało? Dobra, jeszcze raz musisz strzelić, Elwico, dajesz. Jakby aż mi się zrobiło, stary, słabo, nie naprawdę. Ale i to jest tylko pokazanie, jak Ameryka jest bardzo potężna. Ameryka jest, stary, zbyt potężna, według mnie jest zbyt potężna. Okej, jeszcze dalej musisz strzelać, nie bo... Dobra, poczekaj, strzelam. A, nie mam flame'a. Daj strzały, stary, to ja odpalę może, no. Dobra, dawaj, pogadam sobie na live'u flame'a, polecam bardzo moje live'y o godzinie 18, a my lecimy. Dobra. A tu jest ruda. Jakby ja, stary, płaczę wewnętrznie, ja po prostu płaczę. Chyba sam widzisz, że jest to tak efektowne. Że mi się chce po prostu płakać ze śmiechu. Ze śmiechu! Naprawdę, moi kochani! Ile to w ogóle też jest złota i kwarcu, nie? Okej, okay. Są tam jeszcze może jakieś rudy na końcu. Byłoby spoko. Czy tu serio nic nie ma? I stary, mamy takie pierwsze szczęście w nieszczęściu, stary. Ale olewamy to! Widziałeś, to było tam w ogóle? W ogóle pomijam, ja że takie... to wygląda jak po jakiejś bombie, stary, wszystko naprawdę. To już tutaj golda kobieć jakoś, dobra, stary, więc wiesz co? Uznajmy. Teraz, stary, po prostu nie kop żadnych zgliszczy, a ja będę tylko było wszystkie, żeby tutaj pokazywać widzom, okej? Okay? Tak sobie teraz, stary, ustalę po prostu. Dobra, okej. Okay. Moi kochani, startujemy. To jest serio niemożliwe, jakby serio, subujcie kanał, bo chyba każdy widzi mnie, tylko wcale nie była clickbaitem, nie? Jakby naprawdę, to jest fenomenalne, ile można odkryć tego używając TNT. Ja wiem, że to jest ogólnie najlepsza, nie? Ale jeszcze nie użyłem aż do TNT, nie? Więc lecimy, moi kochani, niech sobie ta lawa pójdzie i lecimy. To tak serio nic nie ma, tak w ogóle tutaj nic nie ma, naprawdę. Na końcu na troszkę lipa. Ty stary, ej, my mamy jakiegoś farta, bo my jesteśmy jakby, wiesz jak teraz usytuowani? Jak? Tak jakoś po połowie czanka. Połowa czanka. Stary, genialne, genialne. I wiesz, połowa jest jednego, połowa drugiego. Stary, jest to po prostu jakby serio, według mnie fenomenalne, więc teraz obecnie zdobyłem sobie pierwszą rudę, która była jedyneczką. No jakby to nie jest to największa ruda, moi drodzy, ale oczywiście mamy tu jeszcze większą, ponieważ stary, chyba o ile się nie mylę, po raz drugi w swoim życiu to jest czwórka, wiesz, stary, serio. Drugi raz w życiu odnalazłem rudę z gliszczy w czwórce, rozumiesz to? Po raz drugi w swoim życiu. Kitu. Naprawdę, TNT trzeba storykować o wiele częściej, nie? Zauważyłeś to? Że już okej, warto, może i to się tak, wiecie, marnuje i to jest takie troszkę przykre, ale chyba każdy widzi, jest to opłacalne i to bardzo opłacalne. Bo już okej, ten proch jest nawet easy zdobyć, jeśli jest nolska, nie? Ale no, serio, kochani, jakby nie komentuję. Lecimy teraz z trójką, w ogóle stary, rozumiesz, to jest jakaś trójeczka, naprawdę bardzo przyjemnie na moich oczu, więc teraz stary, chyba nie jest tylko jedna trójka. Chyba to nie jest tylko jedna trójka, ale tutaj jest stary, w tym całym naszym, nawet, jak to w ogóle ująć, w tym całym naszym stary ósmym cudzie świata, okej, okay, naprawdę, jest to stary dziewiąta minuta odcinka, a czuję się jakby to była pierwsza, naprawdę. Naprawdę, lecimy ja teraz tak sobie sam, z tym. Dobra, tak jedyneczka jeszcze sobie wpada, no, okej, okay, mam tu już tylko rozumiesz, że 6, stary, szósteczkę, naprawdę. Co wow. Jest? Lecimy dalej, stary. Widzę, że jest jakiś gold, więc nawet spoczko. Na sobie go tu jest wraz z kwartem zgarnę, ponieważ uznajmy, że to jest też nam mega potrzebne. Ty, stary, jednych z gliszczy nie zebrałeś. Jak? Tak naprawdę? A gdzie niby? Czekaj, aż tam zbiję do ciebie. A dobrze, że chodziłem, patrz, okay, jednego dawaj nie je. Zebrałeś. Dzięki, więc mam teraz, stary, rozumiem, że 7, a to jest chyba jedna trzecia tunelu? Naprawdę?
Jakby stary, lecimy dalej po prostu, lecimy dalej i tyle. To jest fenomenalne, moi kochani, więc teraz to jeszcze sobie wiatwujeczka taka przyjemna. Dla mnie chociaż to jest ogólnie bardzo przyjazne. Kolejna trójka, stary, w ogóle trójka! Siemano, trójka! Ale miło, stary, jakby naprawdę, powiem ci, to jest według mnie szokujące, ale jak chyba sam widzisz, opłacało się. Okej, mam tego, tutaj rozumiem, że już trzy sztabki, byku. Jeszcze jedna sztabka, a będziemy... Kolejna trójeczka w ogóle. Jakby w ogóle, stary, okej, okay. Ta czwóreczka... Totalnie według mnie wygrała życie, okej, okay, stary, ona według mnie wygrała po prostu życie. No bez kitu, ja się tego tak 0% żebym się spodziewał. Ja, stary, płaczę wewnętrznie, a wiesz to najlepsze? Jeszcze mam 17 TNT. Dobra, lecimy z tą czwórką, gościu, lecimy z nią. Moi drodzy, lecimy z moją drugą czwórką w życiu, jakby to jest serio wyjątkowe dla mnie zadanie. Okej, okay, mam z tego, stary, rozumiem, że już 18, będziemy mieli już tą zbrojkę, rozumiesz to? To jest serio mega opłacalne. Zobacz, jaka to jest w ogóle, stary, frajda, nie? To jest w ogóle szczęście, jak to robisz, stary, jak to robisz, to jest po prostu takim, wiesz, takim szczęściarzem totalnym, jakby dziękujemy bardzo Minecraft, że istnieje, że jakby serio mega dziękujemy. No, teraz cyki, cyk, jakoś to może wykopmy. I lecimy dalej, ponieważ to jest, stary, według mnie, łącznie, jak to sobie wszystko zdobędziemy. Będzie na zbrojkę i pół, o ile się nie mylę, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Zbrojka i pół. Tak. Jakby mam tego już serii 20. Tu jeszcze widzę serii sporo koleżków, nie? Ja tego serii jeszcze sporo widzę, stary, więc no. Czy ja będę płakał? Ja nie mam pojęcia, moi drodzy, ale postaram się nie. Mimo że jest to dla mnie mega wzruszające. Ponieważ jak chyba każdy wie, staramy się tego wydobywać jak najwięcej. I nam to nie zawsze wychodzi. A dzisiaj jest po prostu nasz szczęśliwy dzień, okej? Okay? I jestem pewien, że gdyby nie ten stack TNT, to byśmy w tym odcinku może tego znaleźli 8, nie? Naprawdę. Ale TNT, moi drodzy, chyba każdy widzicie, zrobiło swoje i tyle. Jakby naprawdę, po prostu jedno ogromne wow. Mam już tego story 25. Sorry, 26. Czaisz to? To jest niemożliwe. Czekaj, serio, czy ktoś w ogóle jeszcze jest, bo nie mam pojęcia. Dobra, moi drodzy, teraz sobie liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Taka jedna czwóreczka to jest ogólnie na sztabka, nie? Więc raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Stary. Jeszcze znajdziemy dwa takie zgliszcza, będziemy mieli na drugą zbrojkę. Co? Tak. Ej, tak. To jest aż niemożliwe, to jest... Jakby ja, stary, nawet nic nie mówię, nie? Jakby ja sobie po prostu nic nie mówię. Co? Jakby to jest w ogóle taki mój pierwszy odcinek, na którym mi tak serio brakuje słów, nie? Ponieważ zobaczcie, to jest w ogóle według mnie nierealne, że normalnie przez chyba 3 godzinki szukaliśmy dwóch staków, a teraz w parę minut mamy pół staka, nie? Ale na 16 poziomie, stary? Tak, 16, ale się nie mylę. Przecież to nawet tutaj chyba nawet było 15. Cześć. Cześć, koleżanko. Jak się nazywasz? Dobra, ja tej stary Ferosy nie komentuję, bo jakbym ja coś powiedział tak, wiesz, z siebie, to byłby to taki okrzyk radości, że jakby naprawdę, sorry, jakby bez beki, nie? No jest jeszcze, może zaraz polecimy tam, może jakoś się od tego miejsca po prostu oddalmy, ponieważ w tym miejscu, sorry, według mnie, wyczerpaliśmy nasz limit, okej, okay, sorry, według mnie, naprawdę, tu nasz limit szczęścia był właśnie wykorzystany, sorry, więc dawaj, się jakoś może oddalimy, ej! Stary, mam pomysł, może on nie będzie taki mega efektowny, ale co gdyby to TNT połączyć w jedno TNT? Czyli zrobić w jednym miejscu taką dużą bombę, stary, co myślisz? To jest, myślę, że całkiem niezły pomysł. To jest niezły, może i nie będzie takiej, wiesz, takiej mega odległości wybuchu, ale sam fakt, że będzie taki wybuch, będzie mega satysfakcjonujący, nie? Więc dawaj, stary, zróbmy to. Lecimy z tym, moi drodzy. Dobra, full TNT sobie tutaj wbija. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ja to serio robię, rozumiesz to? Chodź teraz to koniec, ponieważ to już muszę serio zabić, okej? Więc dawaj się teraz, może tutaj oddalimy bardziej w tym kierunku. Dobra, stary. Dobra, lecę. Masz strzały? Bo ja tutaj żadnej nie mam. Naprawdę? Z pół staka strzał ci dałem. Okej, dziękuję bardzo. Faktycznie mam strzały, okej, dobra. Okej, stary. To będzie mega ryzykowne. Ale zróbmy to. Niech żyje Ameryka! Dobra, tarcza. Dobra, tarcza, stary. Już jest. I starcza. Dobra. Ło! Nie! Nie! Agent, uciekaj! No nie, moi drodzy, to byłoby takie fartowne. I nawet stary, nie zdarzyło się przyjrzeć, czy to jakiś zgliszcz. Okej, stary, mamy tu widać jakiegoś koleżka, więc bardzo przyjemnie. Ale jak chyba stary sam widzisz, nie? Tam mogło być tyle zgliszczy, nie? Tam no mogło być tyle. Gdyby nie ta lawa. Naprawdę, gdyby nie ta lawa, moi drodzy. Ej, nie, ale sam fakt, moi drodzy, że w tym odcinku mamy tego aż 30, jest co najmniej taki, że mi się chce śmiać po prostu. Chce się po prostu śmiać. Ale ile ten odcinek trwa, powiedz mi? On trwa 14 minut! Co? Ej, to jest nierealne. Jakby stary, naprawdę. To jest rekord świata. To jest rekord jakiś normalny. Znaczy, nie mam pojęcia, czy to jest rekord świata, ale jestem wręcz pewien, że to jest nasz rekord, stary. Którego, a wiesz, to jest najlepsze? Gang Polski nigdy nie pobije. Więc moi kochani, w tym momencie serio, czekajcie, wiecie co, naprawdę, ja mam teraz za was taką mega serdeczną prośbę. Po pierwsze, chciałbym się przestać palić, nie pal się Elvisa. Elviso, nie pal się, Elviso, nie pal się. Dlaczego ta lawa jest taka wkurzająca? Jakby, myślę, że ja sobie jeszcze może zjem z cyka amerykańskiego, żeby się wycilować. Więc moi drodzy, w tym momencie
Czy wy to widzicie? Jak ty widzicie, to serio, subujcie kanał, ponieważ tak serio. Po raz pierwszy uważam, że za mój odcinek serio się moi drodzy sub należy, okej? Okay? Pan był taki mega wyjątkowy, więc mega dziękuję. Subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, serio, moi drodzy. Was tej serio nie może nie zaminąć, bo jak chyba każdy widzi, są grube akcje, więc subujcie kanał, znaczkujcie, ponieważ bez tego się nie obejdzie. Mega wam dziękuję. Jeszcze followcie na Instagramie Elviso Podłoga Oficer i subujcie mój drugi kanał Elviso Games. No i naprawdę, moi kochani. Money. Dziękuję bardzo. Widzimy się na odcinku jutro, siemaneczko, leczko i przeogromne. Przeogromne, największe, przepotężne, niech żyje Ameryka!